piątek został tutaj wprowadzony do Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Wprowadzał go pierwszy zastępca komendanta głównego policji, inspektor Szymczyk. Oczywiście uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem policyjnym. Odczytana została decyzja ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka, bo to minister powołuje na stanowisko komendanta wojewódzkiego policji. A następnie przywitał się podinspektor Cegieła z sztandarem tejże komendy. Od, można powiedzieć, tego piątku jest w jednostce, rozpoczyna swoją pracę. Podinspektor Jacek Cegieła swoją pracę w policji rozpoczął w 1991 roku w Wałczu w dziale ruchu drogowego. Był on odznaczony brązową i srebrną odznaką zasłużony policjant. Na stanowisku komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie zastąpił nadinspektora Jarosława Sawickiego, który odszedł na emeryturę. Natomiast jego obowiązki w komendzie powiatowej w Wałczu przejął młodszy inspektor Zbigniew Podchorodecki.